oprowadzimy was. Stałaś? Dzień dobry, panie przewodniku. Czy oprowadzi nas pan po tutejszej plaży, w której stoimy sobie kamperkiem? Proszę, to ta plaża. Spaliśmy w takiej fajnej miejscu, my wam tu podlinkujemy. I patrzcie. A rzeczywistość jest taka, że wstaliśmy, wyszliśmy z kampera, wpadłam w niezabezpieczoną dziurę. Się cieszę, że nie złamałam albo skręciłam nogi. No, bo dosyć głęboko było i... I ten... O! Ktoś mnie przyłapał. Ale co? Rzeczywistość i tak jest piękna. Co teraz będziesz robił? Też idę popływać. Jeszcze wcześniej zatrzymaliśmy się na chwilę w Zadarze, który jakoś specjalnie nas nie zachwycił. Być może było to spowodowane tym, że byliśmy strasznie głodni. Co ciekawe, na plaży było można spotkać zabudowany basen, który osobiście kojarzy mi się z takimi, wiecie, starymi basenami pośrodku bloków. Następnie kierowaliśmy się dalej na punkt widokowy. Jest problem. Ponieważ nie mamy zasięgu. Taki problem to nie problem. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Trąbaliśmy się na drogę, w której praktycznie nie ma jak zawrócić. I ja to na Tachanowska. Jesteśmy gdzieś 3000 metrów nad poziomem ziemi, morza. I mamy nadzieję, że ta droga się gdzieś tam kończy. Znaczy chyba się kończy. I tam będzie jakiś punkt widokowy. No. Ale ciekawie. Nam w ogóle się urwało. Patrzcie, jak to jest wysoko. Znaczy, no tu nie widać, ale... Znaczy, to jest tam, byśmy się zatrzymali, wiadomo. W drzewku, ale... Nie chcemy spaść. Przygody nie zawsze są mądre. Ale właśnie dlatego są przygodami. Bo ja się pamiętam. Koniec końców nie udało nam się dotrzeć, bo... nie było ścieżki. W sumie nawigacja nas wprowadziła w błąd. Ale przynajmniej widzimy taki widoczek na żywo. Mieliśmy zobaczyć punkt widokowy Velbit, ale jak się okazało, do niego prowadziła tylko droga piesza. Zapewne jakbyśmy mieli więcej czasu tego dnia, to wpadłaby dłuższa wycieczka. Może następnym razem nam się uda, bo na pewno jeszcze chcemy nieraz odwiedzić Chorwację. Ciekawe, czy nas będzie słychać, ale... Właśnie przypłynęliśmy... Takim oto kajakiem. Kajakami. I tam potem będziemy wracać, to będzie na zachód? Tak. No a teraz na razie opływamy sobie plażę kajaczkiem. Kajaczkiem. I idę właśnie nurkować. A ten kajak to jest taki przypołowy dosyć, bo jest trochę taki dziurawy. No, pokaż te dziury. No, może wam się pokażę. Kajakiem po morzu, kto by się nie skusił. Day, I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I finally choose, yeah. Owsianeczka. Dzisiaj spaliśmy w takiej oto miejscówce. Można powiedzieć, że na dziko. Ale to są inne kampingi. No, na samym dole. Też jest pewna niespodzianka. I właśnie to jest piękne w camper life'ie, van life'ie. Podniałam. Oj nie. Po godzinnym snow nawet już nie umiem się wypowiedzieć.
pływaniu zgłodniałam. Z tego co zauważyliśmy, to w Chorwacji świat podwodny był ubogi, na wyspach rybek było znacznie więcej. Też mieliśmy takie szczęście w nieszczęściu, że kiedy cokolwiek chciałam dla Was nagrać, to rybek było mniej, a w momencie kiedy chowałam kamerę, to widzieliśmy węgorza, czy takiego dziwnego i zarazem niesamowicie pięknego i przerażającego pająka. Następnie kierowaliśmy się do miasta Trogir i nie powiem, ale już byliśmy mega zmęczeni i głodni. I osobiście mam coś takiego, że kiedy jestem głodna, mam nagły zastrzyk energii i mniej więcej to wygląda w ten sposób. Możecie poznać moje prawdziwe oblicze. A co dzisiaj dobrego? Kuchnia poleca? Dzisiaj kuchnia włoska, z Biedronki pizza, proszę Państwa, jeszcze mamy polskie produkty tutaj, mozzarella, szyneczka, salami, rucola będzie, prysznie, papryka, no, posadta. Dzisiaj jest ogólnie taki skwar, że... Ale stoimy w cieniu. No. Proszę zobaczyć, o, tu jest cień, a tu już jest woda. Pokażemy Wam, jaką mamy super dzisiaj miejscówkę. Tomek ją znalazł. Jak wszystkie inne? Jak wszystkie inne, tak. Wszystkie miejscówki znajduje Tomek i teraz patrzcie. Schodzimy sobie. Mamy darmowy seans zachodu słońca. Najlepsza telewizja, najlepszy kanał. Polecam. Tomek mi przed chwilą zadał fajne pytanie. Czy sądziłam, że coś takiego przeżyję w swoim życiu? I co odpowiedziałam? Że jesteś otwarta. Tak, jestem otwarta w życiu na niespodzianki, które mi przynosi. I to jest piękne. No tam stoi nasz kamper, który będziemy dzisiaj spalić. Można powiedzieć, że mamy totalnie plażę dla siebie. Niesamowite. No i czas pożegnać się z tym pięknym miejscem, aż żal opuszczać, co? Chętnie bym tutaj wrócił. Jedna nocka no. Spędzona i połowa dnia. No, mieliśmy wczoraj plażę wieczorem tylko dla siebie, a miejscówka jest naprawdę kozacka. A teraz kierunek Split. No, zobaczymy, czy nam się spodoba. No to znając nas, to nie wiadomo, bo raczej nie lubimy większych gotłoków. Raczej my sobie rowerkami go zwiedzimy. No, przejedziemy sobie rowerkami. Do zobaczenia w Splicie. Thank you.